Okej, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie z tej strony Shiro, witam w kolejnym odcinku z Subnautica. Jak widzicie, dalej sobie kontynuujemy, dodatkowo nagrałem ten odcinek tak jakby po poprzednim, a to z prostego powodu, bo mi się dobrze gra. Okej, otwórzmy sobie wiadomość. Sunbeam. Wiecie, Aurora, pochodzimy z małego transrządu na dalekich obszarach Andromedy i mamy tam takie powiedzenie. Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Mielibyście zasmakowali sporo ilości tego pierwszego, ale to tylko znaczy, że zasłużyliście na wiele dobrego. Możliwe, że my jesteśmy tym dobrym. Właśnie składamy planetę pod kątem miejsca do lądowania. Skontaktujemy się z wami, gdy tylko je znajdziemy. Sunbeam, coś tam. Znów jest za szybko. No właśnie. No tak z 8? Może być 8. To w ogóle mocy nam nawet włączyło. No ciekawe. Limo, bla. Nie, dobra, nie będzie wszystko włączone. Mgła też nie będzie włączona. Widzieli, gdzie byliśmy, a gdzie nie. Okej, czy my coś sobie nowego znaleźliśmy? Wabik na stworzenia, pułapka grawitacyjna i nawet mogę to zrobić. Wiecie co? Chyba sobie zrobimy, ale to za chwileczkę. Na pewno mamy kolejną butlę. Tylko ta butla... Właśnie, gdzie jest ta butla? Bo ja wiele rzeczy widzę, żeby się odblokowało, ale no co z tego, jak tego nie widzę. W sensie tego nie mam. Ja potrzebuję jakiegoś innego rodzaju sprzętu do tego tworzenia. To jest dobre pytanie. Duże pomieszczenie ze wspaniałą kopułą, bla bla bla, przekaźnik energii, bla bla bla, drabina, bla bla bla. Czyli z matką by cię nie rozumiem. Tak szczerze powiedziawszy, ja tego nie widzę. Odblokowaliśmy na pewno coś związanego z tlenem. Ale tego nie ma. Tego naprawdę nie ma. Nie widzę tego. Łapik na stworzenia jest. Narzędzie nawigacyjne to mnie tam w sumie koło pisi lata. Kombinezon Prawn. O, jest. Lekka butla o zwiększonej pojemności. Stanowisko modyfikacyjne. Również jest ulepszona butla wysokopojemnościowa. To się wiele teraz, że tak powiem, mi... teraz mi się dużo wyjaśniło. Wysoko wydajne płetwy. Opływowa konstrukcja znacznie zwiększa prędkość pływania w porównaniu ze zwykłymi płetwami. Odpycha obiekt z użyciem dużej siły. Fajnie. Stanowisko modyfikacyjne. Czy stanowisko modyfikacyjne to jest coś, co mogę ja zrobić, czy coś, czego nie mogę raczej zrobić? I to jest pytanie za milion punktów. Może to być tu. Stanowisko modyfikacyjne. Nie, Shiro. Jeszcze nie możesz. Jeszcze, Shiro, nie możesz. No cóż. Czasem tak bywa. Stacja dokująca. No to możemy zrobić. Stacja dokonywania pojazdów, która wymaga dużej ilości energii oraz wytrzymałości strukturalnej. Hi. No dobra. To się dużo wyjaśniło. Coś tu miałem zrobić jeszcze na pewno. A, pułapka grawitacyjna. To miałem zrobić. To miałem zrobić, dodatkowo, wiecie co zrobię jeszcze, sztabki tytanu. A sztabka plastali? Czego się robiło? Z litu. Dobra, to sztabki tytanu przynajmniej. Bo oczywiście, no to jest 10 tytanu, czyli dużo tytanu. Te sztabki się nam przydadzą, moim zdaniem te sztabki nam się przydadzą. Osady soli, woda, kostki, wszystko mamy. Wszystko mamy, jedną teczkę sobie mogę wziąć w sumie. Osady soli sobie zostawmy. To w ogóle sobie zmienimy baterijkę na inną. Te bateryjki sobie możemy zebrać. One się ładnie ładują. To też możemy sobie zebrać. Możesz to wyłączyć? Nie możesz tego wyłączyć. Ciekawe, dlaczego nie możesz tego wyłączyć. Hej, no wyłącz to, dziękuję. Wyłącz to i to sobie wrzuć. I sobie tu zostawimy te bateryjki. Zostawimy sobie ze dwie sztuki. Ja ze dwie sztuki nam starczą.
Na luzie. Na luzaczku. Dobra. Co my dzisiaj będziemy robić? Dzisiaj, moi drodzy, sobie wskoczymy do naszego Simofa i oczywiście dalej będziemy kontynuować... Ała. Dalej będziemy sobie kontynuować naszą rozgrywkę, ale... Ale... Dzisiaj się chcę przejść tutaj. Zobaczcie, jak to śmiesznie reaguje. Jak to śmiesznie reaguje. Dobra, lecimy. Lecimy, moi drodzy. Lecimy. To raczej nie jest to. Szkoda, że nie ma skanera z Simofa. To by się przydało. W ogóle na te rejony się jeszcze chyba nie zapuszczaliśmy, nie? Idziemy tu. Idziemy w tą stronę. To jest o tyle fajne z tą mapą, że mapa nam przy okazji pokazuje, czy czegoś nie ominęliśmy. Wiecie, prawda jest taka, i to chyba nawet była prawda powiedziana przez Staszka, bo tak Staszka również kojarzę, że widz widzi więcej. I to jest prawda. To jest prawda, podpisuje się pod tym rękoma, nogami, jedną stopą. Znaczy rękoma, nogami, kurwa, coś się powiedziesz? Nieważne. Mniejsza o większość. Podpisuje się pod tym, bo naprawdę widz widzi więcej. I to jest czasem śmieszne, że my jako osoby nagrywające czasem nie widzimy tak prostych rozwiązań, tak prostych rzeczy, że no, ja również jako widz, no teraz już trochę nie, bo teraz już nie oglądam gameplay, bo nie mam na to czasu kompletnie. No, ja również wcześniej widziałem wiele rzeczy więcej i też byłem nieraz wkurwiony. No kurwa, jak można tego nie widzieć? Jak ty możesz tego nie widzieć? Boże, co za cymbał, co za idiota. Tak, zgadzam się. Czasem tak było i czasem naprawdę takich głupot totalnych my jako twórcy nie widzimy. Ale musicie pamiętać, że my jesteśmy skupieni na gadaniu i na gameplayu. Wy sobie leżycie na łóżeczkach, nie wiem, siedzicie na krześle, robicie cokolwiek. Jesteście wyluzowani, wychillowani, możecie, że tak powiem, swoim wzrokiem ogarniać wszystkie rzeczy, które są na ekranie. My się skupiamy więcej na centralnej części tego wszystkiego. No bo tak działa po prostu ludzkie oko, tak działa skupienie. Nie ma nawet innych szans, żeby było inaczej. Chyba to nie tutaj miałem przejść. Może? A może? A może nie? Ładnie tutaj, naprawdę. A może i tak? O, co to jest? Co to jest? Uwaga, to jest głębokości 300 metrów. Dobra, ty mnie tu nie cwaniakuj. Czym ty, kurde, jesteś? Fragment ładowarki ogniw, to nam się przyda. Tego nie mamy. I papa, dziękuję. Wymiennik obcych. Au. Bo on do piekła, kurwa, wściekła. No, won, dziadu garbaty. Ha, ja też mam nóż. I co? Gnoje. Jajko? I see. John Deadson. Ale dostało po dupie. Nie wiem, czy to właśnie nie jest teraz na 300 metrach. Nie powinno dostawać po dupie. Dobra, kierujemy się bardziej na Southwest. Southwest, co to jest? Rubin. To jest rubin. Tu jest dużo rubinu. Ooo, a wiecie co? Ja mam taką fajną anegdotę, opowiem. W ogóle ja się troszeczkę bawiłem w wydruki 3D, no nie? No i kupiłem sobie Endera. Endera 5, 5 Pro nawet. Powiem wam osobiście. Jeżeli ktokolwiek z was będzie chciał kiedykolwiek drukarkę 3D sobie kupić, miejcie Endery z szerokim łukiem. W ogóle wszystkie drukarki typu Bowden i tak dalej. Jeżeli nie lubicie się bawić w ciągłą kustomizację, ciągłe naprawy, to naprawdę kupcie sobie lepiej coś, co jest, że tak powiem, idiotoodporne. Idiotoodporne i po prostu, wiecie, składacie drukarkę i ona działa, bo drukarki typu zrób to sam, no. Jeżeli macie problemy z
manualnymi rzeczami, nie lubicie spędzać 4 godziny nad kustomizacją, no to raczej te drukarki nie będą dla was. Reasumując, ogólnie drukarka u mnie stoi jakieś już pół roku albo i rok nawet. Wydałem na nią ze 3 razy tyle, ile wydałem na samym początku, no i drukarka nie działa. Drukarka nie działa z tego powodu, że nie mogę skonfigurować jej stołu roboczego. I chyba nie uwzględniłem temperatur w komorze, którą zrobiłem. I wydałem na nią naprawdę tyle pieniędzy i tak dalej. No i o co mi chodziło z tym rubinem? Ogólnie wydałem masę pieniędzy na kustomizację, na jakieś tam dysze drukujące, bla bla bla, podajniki filamentu, czyli ekstrudery, no to wszystko. I właśnie jedną rzeczą, którą chciałem kupić, na szczęście nie kupiłem, bo była mega droga i stwierdziłem, że w sumie nie wiem, czy i tak mi to pomoże, były rubinowe dysze drukujące, które się miały nie ścierać, miały bardzo ładnie drukować i tym podobne. Wiecie, ile bodajże ten nozzle mnie by kosztował, żeby mnie skłamać? 800 zł? 900? Mała kurwa głupka drukująca. To jest śmiech na sali. Już nie mówię, że kupiłem specjalne wymienniki cieplne za 600. Jestem głupi. Dobra, kapsuła ratunkowa jest. Jest kapsułka ratunkowa. Numer 19. Przejdźmy się dookoła, zobaczmy, czy przypadkiem nic nie znajdziemy. Poruszamy PDA. Integrating new PDA data. New PDA data. Jak zwykle. Hiro jak zwykle jest ziemniakiem. Dzięki za lead. Tu chyba już nic nie znajdziemy. Silver chyba poleciał. No, zostaw mnie, kurwa mać. Robaku jeden. Jest? Urządzone PDA. Lokalizacja sygnału przysłana do PDA. No i fajnie. Fajno. Daleko to jest stąd? Osobiście myślałem, że gdzieś tu znajdziemy jakiś fragment Simofa. Cyklopa. Ale chyba nie. Dobra, no ten punkt sobie możemy już odznaczyć. Niech będzie taki punkcik. Simof, kapsuła ratunkowa, bla bla bla, stały ląd. Czyli rozumiem, że teraz gdzieś polecimy sobie na stały ląd, tak? Daleko to jest? Nie jest daleko. No to tak. Jak najbardziej. Tylko wiecie co, przeszukajmy sobie jeszcze okolice. Być może, no właśnie, tutaj coś jest. Jest jakiś wrak. Widzę, że można go nawet przeciąć. I tak sobie nawet zrobimy. Jaki ładny rubin. Palnik laserowy. Pójdźmy sobie i zobaczmy, co skrywa ten wrak. Zobaczcie w ogóle, jak nasz cień wygląda, jak śmiesznie. Jakbyśmy ręki nie mieli. O, odblokowała mu się ręka. A? Open up, please. Jestem przeciwpożarowy cyklopa. Fragment stanowiska modyfikacyjnego. 2 na 3. Mikroskop. Uszkodzony. Co to jest? Kolba. Bym coś powiedział, ale się powstrzymam. Mam być grzeczny podobno. Jest stanowisko modyfikacyjne. Mamy 3 na 3. Hihihi. Analizuję próbek. Kolejne stanowisko. Ale to już jest stanowisko takie, wiecie, stricte. Dzień dobry. Kostka. Po ilu kostkach ty się uśmiechniesz? Coś gadałem i nie wiem już co. Nie mówcie, że tu mi się działko grawitacyjne by przydało. Chyba ta. Naprawdę? Aż mi się wierzyć nie chce. Może nie.
Nie, no mi się wydaje, że tutaj nic nie ma. Ewentualnie być może tutaj nic nie było. Tylko mówię, aż mi się wierzyć nie chciało, że tutaj by to było potrzebne. Dobra, ale na dole też mamy coś. Oczywiście się przejdziemy tam, tylko najpierw tlen. Najpierw tlen nawet sobie podpłynę, a co mi tam? To bogatemu zabroni? No liczę na tego cyklopa. Liczę na tego cyklopa, być może coś znajdziemy jeszcze właśnie dotyczącego cyklopka. Fragment reaktora termalnego. Dziękuję. Odblokowany wpis. 1/2. A to co to jest? To jest radijką. No i mamy chyba 2/2. Fragment ramienia torpedowego kombinezonu Crown. Wow. Spoko. Widzę tu chyba nawet 2/2. Si. Ale rzeczorusy blokujemy. Kurde blaszka. Kurde blaszka. Dobra, tu coś jest? Krzesło. Krzesło nie chcesz, tak? Krzesło nie chcemy. No cóż. Fragment reaktora to już mamy. Inne barachło też mamy. Tu w ogóle, o Jezu, jak tu jest głęboko. Jest mega głęboko. Dobre porzeczy. No signal. Tu możemy odspawać drzwi. Jestem nawet skłonny to zrobić. Przy okazji kawki napiję. Przy okazji się kawki napiję. A co mi tam? No, przydałoby się. Przydałoby się skoczyć po tlen. Pik. Dziękuję. Jesteśmy moją kapsułką tlenową. I musimy przynajmniej do góry zapierdzielać. A? Wzmocniony skafander nurkowy. Stanowisko modyfikacyjne. Wymagano uzupełnienie płynów. Może wymienimy płyny? Odwarka ogniw tu chyba też już mamy. Si. Dobra, no tu chyba jest komplet. Tu chyba jest komplet. Dobra, no to skoro tu już jest komplet, to mamy dalej te ramionka kombinezonu prone. Nie widzę nadal nigdzie nic od cyklopa. Nadal jest prone. O, TT Gauganku, co my tu mamy? Konsola ulepszeń pojazdów, dziękuję. Dobrze, tu przylazłem. Dobrze, że tu przylazłem. Oj, cieszę się teraz. No, bym pewnie to przegapił. Pewnie bym to przegapił. Dobra, tu już nic zapewnienia ma, nie ma. Pik. Uzupełnijmy płyny. O ile mamy czym. Nawet mamy. Ale już teraz nie mamy. Trzeba będzie uważać. Trzeba będzie uważać, bo skończyły nam się zasoby wodne. Dobra, miejsce spotkania załogi Aurory. 350 metrów, można powiedzieć. I co, że niby tu będzie jakaś wyspa? I teraz powinna być muzyczka z tego, z Jurassic Parka. Nie, zaraz, to jest dupa autorskie. Żarty żartami. Ale nie. Nie, Shiro jeszcze nie zrobi dwa razy tego samego błędu. Nie. O kurde, mamy to. Mamy suchy ląd. Odbieram wiele sygnatur energetycznych na powierzchni wyspy. No dobra. Wokselowy krzak. No i to mi na woksele nie wygląda.
O, coś tu było. Przez sekundę coś tu było. Ktoś mnie próbuje konia zrobić. Różowy kapelusznik. Nie wiem, który to. Ojejku. Gdzie niby ten różowy? Ej, coś tu było tu się. Mati. Mogę to wziąć. Próbka opcji flory. Nie pochodź mi to. Nie wiem. Wziąłem, zniszczyłem i wyrzuciłem. W tych płetwach chodzisz? Ja pierdzie. Jezu, jest upośledzony. Nakrapiana grzechotka. I to jest kolejna rzecz, którą mogę wziąć i którą mogę pewnie wyrzucić. I... nie wiem, czy ja potem będę mógł jakoś tą florę skanować, czy coś takiego, ale na razie to wyrzucam. Wydaje mi się, że to jest dosyć powszechny surowiec, więc tym bardziej... kurwa, kolejne headcraby, no nie! Zostawcie Titanika. Nie chcę was. Drzewo bulbowe. Bulbul to nil. Dobrze, może koszykownik, o! Dobra, nic więcej. Wow, tam jakiś usiak jest na górze. Dużo to wyjaśniło. Chyba z wiadomość mamy jakoś. Oj, tutaj coś jest. Owoce arbuzowca. Owoc arbuzowca, Shiro. Mały arbuzowiec. Chiński ziemniak. Chińczycy lubią to. Shit. Mały arbuzowiec. Jebalny... Niszczyłem sobie arbuzowce, ty gnoju! Kurde... chciałem go zabić. Nie wyszło. Nasiono arbuzowca, dobra. Najmniej to. Zjedzmy sobie kostkę. Ten tytan mogę wypieprzyć. Kurwa, headcrab. Znalazłem Half-Life'a 1 i 2. Uspokój się. Po co wam to było? Chiński ziemniak sobie tutaj rośnie. W jakiś sposób. Tylko no problemem będzie to, jak tu będzie coś do wzięcia. Fioletowa tabliczka. Iii. Nawet miałem miejsce. Starożytny artefakt obcych z fioletowym symbolem. PDA. Wynik głosowych gaz. Ciekawe odkrycie. Następny odcinek to będzie odcinek 3-rankowy, bo musimy nadrobić całe PDA. Więc przygotujcie się, osoby, które nie będą chciały tego oglądać, nie będą chciały poznać fabuły. Oczywiście mają do tego prawo. Ale następny odcinek będzie czytankowy. Totalnie czytankowy. Karabin unieruchomiający. Tego nie mamy chyba. Jednak mamy. Jednak było. Mogę tu wejść? Mogę. Użyj drabiny. Poszedłem PDA. Integrating new PDA. Brak miejsca. Brak miejsca. Wow. Drzwi grodziowe. Niech będą. Zawsze to jakiś unlock. Może być. Kolejny PDA. Wynik głosowy gaz. No dobra. Tu już mamy. Tylko nadal nie rozumiem, czemu to jest takie stare. No przecież Aurora się rozbiła niedawno, tak? O, jakie ładne. Jakie roślina Mingę. Roślinka Ming, ale z nią nic nie możemy zrobić niestety. Drzewo bulbowe to już mamy. Kurde, przydałby się... lokalizacja znowu wsłana do PDA. Powiem wam osobiście, że ciężko byłoby to znaleźć. Ciężko byłoby to znaleźć, żebyśmy tędy nie przeszli, to byłoby dupa.
Pogoda chyba się robi noc. Chodzenie to jest naprawdę dramatyczne. Chodzenie w tej grze jest dramat. Dobra, bo gdzieś mamy tutaj miejsce spotkania wewnątrz wyspy, a ja sobie chodzę własnymi ścieżkami. Jestem jak kot. Znaczy, to by się zgadzało, no w sumie nawet kot jest na miniaturkach, ale... Ale no właśnie. Dobra, idziemy na górę. I teraz się zbliżam do tego miejsca. To się chyba idzie w dół. My idziemy w górę. I my idziemy w górę. Kolejne grzyby? Kolejne grzyby. Nie mogliście inaczej sobie tej bazy zbudować? Jakoś niżej trochę? Dokładnie to wygląda. Tam jest druga jeszcze. Ej! Są dwie takie. Dwie takie bazy. Kompozytowa doniczka. Dobra. Mały arbuzowiec. Dziennik głosowy do gazu. Tylko to? Tylko to? Seriously? Jak myślicie, bardzo się spieprzę? Chyba nie. Ale tu przynajmniej można sobie zaobserwować, jak ta wyspa wygląda. To jest nasz Simov. No i tu jest drugie przejście, z tego co widzę. Wow! To było to przejście wcześniejsze. To, to ta czerwona roślinka, ale widzę, że ona jest nieaktywna. Dużo tych roślinek tu jest. No dobra. Ta baza co kryje? Co ta baza kryje? Kurde, ciężko tu wejść. Karabin unieruchamiający, to mnie nie interesuje, bo to już mamy. No! Prawie spadłem. Wewnętrzna skrzynka plantacyjna. Owoc latarniowy. O kurde, bukserowy krzaczek, palma paprociowa? No te owoce możemy zbierać, czekajta. Chyba zaraz się pozbędziemy kwarcu. I nie tylko pewnie. Stary mały arbuzowiec. Jedzmy. Kostki odżywcze, nie. Tam wodę zostawiłem tak w ogóle. A widzę, że tu jedzenia już mam mało dosyć. Kolejny PDA. Nie chciałem cię użyć. Nie, słuchajcie tego, będziemy to słuchać w następnym odcinku. Bla. Nie gadamy. Dobra, przestań. Nie wolno. 10-3. Spoko sprawa, jeżeli się nie chce. Zobaczcie, ile to w ogóle ma. Wow, jeżeli to będzie miało tyle owoc, to się to opłaca. To się chyba opłaca. Chiński ziemniak, arbuzowiec, dobra, mam po jednym. Mamy po jednym. Okej, tylko nadal no, mamy tutaj to miejsce... Ała! Miejsce spotkania, tak? Więc idziemy tam. Widać, że ludzi z Aurory tu już nie ma. Tu jest woda! Opa! Musi to dostać od spodu. Miejsce zbiórki. Integrating new PDA data. Czy coś tu jeszcze znajdziemy? To jest dobre pytanie. Chyba nie. To jest wejście na górę. Jest ten krzak czerwony, jest on ładny.
On jest naprawdę bardzo ładny. Dobra, ale tu już więcej nic nie widzę. Oprócz tego, że chyba wstaje dzień. Dokładnie. Łooo. Elegancko. Panie drogi. Naprawdę bardzo ładnie. Zobaczcie w ogóle, jak dziwnie ten księżyc się porusza. Musi być naprawdę bardzo mała planeta. Mała planeta, która posiada dwa księżyce, tak by the way. Tego przynajmniej co widzę. Jeden, drugi księżyc. Ciekawie. Jupi, jup. Dwa księżyce plus słońce. Dobra, mamy naszego Simopa. Zobaczmy, czy w ogóle pod spód się możemy dostać. W ogóle zobaczcie, że te bloby takie wielkie. Ojej. Jaki duży blob. Pradawny pływak. Wow. Może i nasze kontynenty tak wiszą. No żarcik oczywiście. No to jakieś kamienie odpadają. Kurczę, fajnie zrobione. I można powiedzieć, że ta wyspa się non-stop delikatnie zmniejsza. Dobra, ale to stąd już uciekamy, bo rozumiem, że tutaj zbytnio nic nie będzie. Może będzie. Może coś i będzie. Pływaki. No kurczę, zobaczcie. Coś tu jest. Mogę cię skanować? Mogę. Lumirodek pływający. Dobra, ale na razie wracamy, do bazy. Wracamy do bazy, możemy sobie zrobić upgrade. I zrobię sobie chyba nad stację dokującą. Aha. Dobra, 900 metrów, to nie jest dużo. Na szczęście Simov jest dosyć takim... 23% baterii w ogóle tylko mamy. Simov jest na szczęście dosyć takim, no... szybkim środkiem transportu, bym powiedział. Bardzo fajnie. W ogóle będę chciał sobie chyba fiowo zmniejszyć, bo zwiększyć chyba w tym wypadku, bo czuję, że chyba dostaję choroby lokomocyjnej. To jest bardzo śmieszne. No ale niestety mam tą przypadłość gracza. Tylko też dosyć mocno na wiarze cierpię. Ładnie tu. W ogóle 28% również naprawy. Zaraz będę płakał. Zaraz będę płakał. Rozpoznałem po tych, po zniszczeniach na szkle. Ale bym się popłakał zaraz, no. Dalekośmy nie dopłynęli. Sprawdzam, tylko kwarc widzę. Tylko i wyłącznie kwarc. No to jakieś, widzę, że też złomy, ale te złomy nas nie interesują. Ten złom nas nie interesuje. Czuję się jak... Ojej, co tam było? Coś tu krzyknęło na mnie. Czuję się jak te oczka pływające. Te, co sobie tak... O, właśnie o te. Które tak wylatują do góry. Siu! Jeszcze by to na multi wyglądało. Dobra, możemy to sobie wyłączyć. Wchodzimy do bazy. Gdzie jest nasz konstruktor baz? Tu jest. Piąteczka. Moduły. Stanowisko modyfikacyjne. No chyba będziemy nawet mogli to zrobić. Diament, tytan, chip komputerowy. Jak mamy diament, to jest git.
Nie mamy diamentu. Fuck me. No nie mamy diamentu. Łypacz. Co ja łypię? Niedobrze, no będziemy musieli jeszcze po diament jakoś zgarnąć. Pęcherzówki też już nie mamy. Shit, niedobrze. To sobie zostawmy. Oprócz tego tyfna razy 4 możemy sobie wewnętrzną skrzynkę plantacyjną zrobić. I to sobie zrobimy. Nawet... zrobimy sobie tego więcej. Ja nie wiem jeszcze na jakiej zasadzie to działa. To zrobię tak dosyć chaotycznie. Wiem, że raczej tak to nie powinno być, no ale trudno. Jak to działa? Jak to działa? Czy ja mogę na przykład w jednym sobie włożyć więcej tego? Mogę! Ale już nie mogę zabrać. Oh shit! Ja sobie to zburzę. Skoro tak, to jest to burzę. I wrzę sobie to tutaj. Ops i hops. No i dobra, niech sobie tutaj to będzie. Jeśli nie chcę... Tutaj kapsuła ratunkowa 7. Urządzenie załączone. Struktura kapsuły w dobrym stanie. Jednak fabrykator jest zepsuty. Prosimy o natychmiastową pomoc. Siódemka bez odbioru. Urządzenie sygnału uszkodzone. Przybliżone źródło transmisji zapisane w bazie danych. No dobra, to sobie to odkładamy. To sobie odkładamy, cały ten tytan jest nam niepotrzebny. Rubiny sobie też odłożymy. Ołów, ruda srebra i rubiny. To też tutaj może zostać. Sól niech będzie tam, gdzie miała być. Wymagane uzupełnienie płynów. No i żebym zaraz się nie zesrał. To niech sobie stoi. Jak zrobimy sobie bazę, to dopiero będziemy to stawiać jak być powinno. Na razie jest niepotrzebne. Dobra, pułapka grawitacyjna. Nie wiem na jakiej zasadzie to działa, ale myślę, że się szybko przekonam. Ta lata z tym blobem. Wow, to przyciąga te wieczorki. Łypacza sobie mogę złapać. On mi może wypłynąć. Mogę sobie złapać łypaczka. To ja łypię. Łypaczo. Bumerangi, matko bosko, często choska. Dobra, weź płyńce do góry. Ode mnie łypacza. Kolejna pęcherzówka. Zabity. Zamknął oczko? Nie, ale przekręciło do góry. Przekręciło oczko do góry. Dobra, myślę, że to jest czas, żeby zrobić sobie wody. Zrobić sobie wody. W ogóle mamy wzmocniony skafander nurkowy. Ciężki skafander nurkowy z włókien syntetycznych, który zapewnia 50% ochrony fizycznej oraz zwiększa szansę przetrwania w ekstremalnych temperaturach. Ciekawe. Dobra, bierzemy wodę. Bierzemy wodę. No a resztę możemy sobie bez problemu usmarć. To nie są ryby, które będę chciał sobie hodować. Podobać. To też źle powiedziałem. Które chcę sobie zasalać. No łypacze byśmy mogli zasolić. To ja patrzę, to łypacze. Zasolony łypacz. Bierzemy go. Dobra, zostało nam jakiś łyp. Już go usmażymy też.
No i dobra, usmażony bumerang, to sobie zjedzmy. A, to daje tylko setkę? Nie, tu możemy dać overka. Czy ja zasolone... Kurwa mać, nie chciałem coś. Wszystkie zasolone pozjadałem. No cóż, dobra. Na szczęście, że tak powiem, to i tak nie jest ciężkie do zrobienia. No trudno. Zrobiłem głupotę. Zrobiłem głupotę. Bywa. Bywa i czasem tak. Mówi się trudno. Dobra, no to sobie rośnie. Powolutku. Myślę, że jeszcze tych pęcherzówek przydałoby się nam złapać. Kolejne radio. Bierzemy Stiglajda. Być może coś się złapało. No i nawet się złapało. Zależy mi tylko na pęcherzówkach. Ile to sobie ładnie zbiera. Kolejne pęcherzówki. Ile was to się narobiło? Sporo was tutaj, kurde. Dobra. Tyle raczej nam wystarczy. O, kolejny. No to, to grzech nie wziąć. Grzech nie wziąć. Wiem, że coś nam jajko złożyło, ale nie. Dobra, mamy kolejną wiadomość. Sobie też oczywiście to... Ubierzmy. Tu kapsuła ratunkowa 4. Grunt weźmy blisko Aurory. Urządzenie wypalnościowe są aktywne, jednak w wodzie obok nas pływa ogromna ryba i nie wiem, jak długo jeszcze wytrzymamy. Jesteśmy blisko miejsca katastrofy, więc przynieście stroje ochronne. 4 bez odbioru. 4 bez odbioru. Przecież my już tam byliśmy. My już tam byliśmy, kurde. Już by nie zauważyli, że tam byliśmy? Ciekawe. I tam nikogo nie było. Oszukaliśmy trochę grę. Dobra, więcej. Szkoda, że jeszcze nie ma nic na animacji, żadnego moda, bo to też bym sobie bez problemu grał. Nie lubię tej animacji. Jest za długa. Dobra, teraz wody nam powinno starczyć. Okej, jeszcze mamy? Ej, weź to zrób. Dobra, wszystko. Nie wiem czemu, ale przypięło mi pęcherzówkę. Proszę mi tą pęcherzówkę odpiąć. Dziękuję. Dobra, najpierw się napijmy. Raz, dwa i trzy. Możemy to we drinka zrobić, to nie jest problem. Dużo wody. Dwie sobie zostawmy. Dwie sobie zostawmy, jedną apteczkę sobie weźmy. I starczy. Dobra, moi drodzy, ale to by było na tyle. Troszeczkę dzisiaj wcześniej, ale czasem tak bywa. Pamiętajcie o subskrypcji, subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Boże, laga mózgu dostałem. nie wiem czemu. No i pamiętajcie również, że oczywiście wspierający mają szybciej odcineczki. Mają je też częściej, można powiedzieć. Mają oczywiście to szybciej wszystko porobione. No, a tymczasem pamiętajcie też o subach. Widzimy się w następnym odcinku Subnautiki, bla bla bla. Shiro się oczywiście musi jąkać na sam koniec. No i pewnie sobie zaliczymy kolejną proponowaną bazę degasji. Trzymajcie się, raz jeszcze. Hej, hej!